Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam Wam pokazać obiecane kwiatuszki, jakie tu można dostać idąc do normalnego sklepu. Nie w każdym jest tak pięknie, ale tutaj przyjechałam rowerem ekstra dla Was, żeby Wam pokazać, jak piękne mają te kwiaty. Idąc... Moje... I drogie... Znaczy idzie jeszcze. Fuksje tak zwane na dole. Widzicie? A więc można zasadzić sobie... Tutaj są różyczki, Beetrosen, Romantika róża, tak zwana. Tutaj są żółte i one kosztują 20 euro, czyli 19,90. I tutaj proszę zobaczyć, jakie ładne są również kwiatuszki. Hortensja niebieska, ale ona też 20 euro. Tutaj są białe róże. Tutaj Bella Italia, ładna pelargonia, proszę zobaczyć, po 3,99 i takie stroiki ładne również, też. I tutaj są te moje dypladenie, które Wam właśnie Mandevilla. Proszę zobaczyć, za każdym razem zapominam, jak one się nazywają. Mimo że znam już je bardzo długo, dużo lat, coraz częściej ludzie sadzą te kwiatki. Tutaj są róże, tutaj są inne kwiatki. I tutaj są też kwiatki, też znam z dzieciństwa, ale już zapomniałam, jak się one nazywają. Mieliśmy w ogródku zawsze. Przed domkiem. A tutaj są goździki Nelken. 4,79. Proszę zobaczyć. Taka doniczka. O, i tutaj jakie są piękne kwiatuszki. Po 11 euro kwiatuszki. I tutaj są, proszę zobaczyć, następne. Czyli są różowe już, białe. Widzicie? Tak jak Wam mówiłam. I one kosztują tutaj 19,99, a więc jednak tutaj są dużo droższe. I tutaj są też do powieszania takie ładne kwiatki i one są po 10 euro. 9,99, a więc to już jest ładnie. I tutaj jest lawenda. A to są petunie, te duże czerwone palmy. A więc zobaczcie, jakie piękne kwiatki w takim zwykłym sklepie, zwyczajnym Rewe. Idąc, łubiny chyba, jak się nie mylę. Idąc na zakupy, można się zaopatrzyć w tak piękne kwiatuszki, widzicie? Palmy, drzewa oliwkowe. Proszę zobaczyć, jestem już na markcie. I tutaj są te właśnie kwiatki, o których wspomnieć chciałam, które nadają się bardzo na balkon, do ogrodu, a przede wszystkim na cmentarz. Jeżeli ktoś ma kogoś bliskiego, to jak najbardziej. To są kwiatki, które cały czas kwitną, aż do późnej jesieni. A tutaj są piękne róże. I proszę zobaczyć, tutaj są również w małych doniczkach. Proszę zobaczyć. 2,90 to są naprawdę tanio. Muszę kupić na swój balkonik. A tutaj są goździki
po euro 50. Ja wam powiem, że już jest 5:00 godzina, a więc kwiatuszki już rozebrane. Tutaj są marysy. Co to wrzosy są? Tutaj są wrzosy również. Można sobie jeszcze kupić na balkon, do ogródka. Tutaj są goździki również dalej. Goździki po euro 50. Tak, już wspomniałam, nie każdy sklep chce, żeby nagrywać w jego sklepie. Inaczej bym już wam nie z jednego sklepu nagrała. Tutaj tak samo, ale już jak widzę, kończą się dzisiaj. Zawsze jak się zaczyna markt, to jest ich bardzo dużo. Tutaj są takie żółte. Też może kupię jeden. I wtedy takie mieszane najładniej wyglądają. Takie żółte. Również takie, proszę zobaczyć, kolorowe. Też bardzo ładne. Widzicie? Wtedy można dobrać jeszcze fioletowych, jeszcze czerwonych. Możliwe, że wezmę te. O, tutaj są jeszcze z żółtym. Widzę. A więc... Proszę zobaczyć, żółte, fioletowe i czerwone, a więc można też tak łączyć. Tutaj są również goździki, euro 50. Idę dalej. A tutaj już są stroiki, takie, proszę zobaczyć, po 9 euro, po 11. Zależy, co jest w środku. Zależy, co jest w środku, jaki kwiatek. Jedne są droższe, jedne są tańsze. Tu jest również bardzo ładne, ale też nie ma ceny. No i oczywiście tu są kwiaty te z rynku, jakby najtańsze. Tutaj mamy po 3,90 cięte, jakby ktoś chciał do wazonu. To są lilie, smalinosy, lilie. Tutaj są również różne kwiatki, ale jak widzicie, już jest prawie wszystko wykupione. Tutaj mają też hukszpan w doniczkach, można sobie kupić. A tutaj orchidee mają po 6,90 jedna. I ma ta orchidea dwie gałązki ma. I tutaj są takie ładne róże kolorowe, też po 3,99. Bardzo fajne, długo się trzymają dosyć w kremie. Tutaj są następne kwiatuszki. I tutaj są piwonie. I tutaj takie cięte. Proszę zobaczyć, to są kwiatki w sumie do mieszkania, więcej to w pomieszczeniu. Pełno tego jest. Krótkie, nie wiem ile kosztują, nie mają cen dzisiaj, chyba za darmo. A tutaj są po 3,49, jakby takie edelgranie. To są takie już coś specjalnego, coś lepsze, jakby w lepszym wydaniu, można powiedzieć, edel. Geranie czy pelargonie, a to są normalne pelargonie. Proszę zobaczyć te stojące, jakby, czyli są stojące, wiszące, edel. I tutaj są na przykład białe, piękne, widzicie, jaki duży kwiat, gruby. I też ceny nie ma, a więc ceny są na pewno gdzieś z boku, tutaj nie widać. Proszę zobaczyć, tam z tyłu piękne hortensje są, a tutaj są róże. Dziwne, bo nie ma cen. Trzeba samemu dochodzić. I tutaj również kwiatki po 2,99 czy 4,99, 4,99, a więc różnego rodzaju są ceny. Wiatr porozwiewał wszystko. I tutaj te są kwiatki do ogródka, można sobie też kupić. Są takie, jak ja kupiłam na rynku, już wyrośnięte troszkę. Tutaj są doniczki różnego rodzaju. A więc do wyboru, do koloru, kto sobie jakie życzy. A tutaj chyba drzewko oliwkowe, jak się nie mylę. Proszę zobaczyć.
drzewko oliwkowe. Ile takie drzewko kosztuje? Tam powiem, że 120 euro takie drzewko jedno oliwkowe kosztuje. A więc w Baumarku tak zwanym, czyli takim markecie budowlanym, tak można to byłoby przetłumaczyć, też można dużo rzeczy dostać. Taniej niż takiej prywatnej kwieciarni. Jednak takiej prywatnej kwieciarni jest dużo, dużo drożej. Proszę zobaczyć, tutaj są również piękne doniczki, na przykład ta niebieska za 17 euro. Ta tutaj większa już 29,99, tutaj za 19 jest biała, a więc myślę, że jakby ktoś chciał sobie coś wybrać, na pewno by sobie coś znalazł i wybrał. Jeszcze doniczki, w jakiej cenie, a więc 17, 21, 13, 7, 4, 5, 3, a więc różnego rodzaju. Zależy na pewno jaki materiał. I tutaj są te doliczki. 8 euro, 5 euro, po 7, po 11, na dole 21. W różnych kolorach oczywiście. To jeszcze fioletowe. Takie stroiczki tutaj. Ten tutaj za 15 euro taki na przykład. I tutaj za 15 euro. Parę kwiatuszków w środku. A więc myślę, że idzie jeszcze. Żegnam się z Wami już i powiem do widzenia i możliwe, że do zobaczenia w następnym filmiku.